Cześć, w tym odcinku zobaczycie klocki LEGO z serii City, a będzie to wóz strażacki o numerze 6002. W zestawie znajdziemy oczywiście wóz strażacki, dwie minifigurki strażaków oraz instrukcję obsługi, w której mamy opisane, jak zbudować wóz strażacki. Rozpocznę od opisu wozu strażackiego. Ma on około 8 cm wysokości. 16 cm długości oraz 5 cm szerokości. Jak widzicie, jest on głównie koloru czerwonego z białymi wstawkami. Z przodu widoczna jest półprzezroczysta błękitna szybka, przez którą widać dwa siedzenia, jedno dla kierowcy, drugie dla pasażera. Wóz strażacki ma z przodu dwa niebieskie światełka, dwa żółte. Oraz na dachu dodatkowe dwa niebieskie. Na dachu samochodu umieszczona jest na obrotowej, ruchomej podstawce biała wysuwana drabina. Wóz strażacki posiada cztery gumowe koła. Po obu jego stronach widoczne są białe włazy. W środku natomiast znajduje się pomieszczenie, a w nim skrzynia. W której możemy umieścić narzędzia. Dodatkowo po bokach widzimy żółte poręcza. Samochód po obu stronach, a także na tyłach posiada uchwyty. Teraz widzicie, że z prawej strony przymocowana jest do niego siwa piła. Z tyłu mamy czarny klucz oraz czarny toporek strażacki, a pod nimi widzimy jeszcze dodatkowo. Czerwone oraz niebieskie światełka. Z drugiego boku ponownie widzimy biały otwierany włas oraz żółte poręcze. A obok mocowania do jednego z nich przytwierdzona jest czarna krótkofalówka. Z tyłu mamy wąż strażacki, który możemy rozwinąć, a następnie ponownie zwinąć dzięki mechanizmowi. Jest on zakończony rzutą wstawką, do której przymocowany jest klocek odzorowujący wodę. Do wozu straszewskiego przymocowany jest także czarny wąż połączony z czerwonym hydrantem, z którego będziemy pobierać wodę. Dwie minifigurki strażaków, które znajdziemy w zestawie, mają czarne kombinezony z zielonymi oraz błyszczącymi srebrnymi wstawkami. Ten dodatkowo, jak widzimy, ma pomarańczowe wstawki. Mają oni na głowach brązowe hełmy strażackie. Różnią się oni twarzami: ten ma siwą brodę, natomiast drugi ma czarny zarost oraz na prawym policzku szramę. Jeden z nich trzyma żółtą gaśnicę, ma dodatkowo przezroczystą szybkę, siwą rurę połączoną z dwiema butlami tlenowymi. Myślę, że ten zestaw jest świetny dla wszystkich chłopców, którzy chcą w przyszłości zostać strażakami. Zestaw zawiera aż 208 elementów. Nie jest to w pierwszym rzucie widoczne, co też potwierdza, że zestaw jest naprawdę dokładnie wykonany. Wóz strażacki jest bardzo stabilny. Ma, tak jak mówiłam, otwierane włazy, skrzynie na narzędzia, a także takie drobne elementy jak piła, klucz, toporek strażacki czy też krótkofalówkę. Dodatkowo u góry mamy ruchomą wysuwaną drabinę. Brakuje mi jedynie, że pomieszczenie tutaj dla kierowcy oraz drugiego pasażera nie jest otwierane. Jednak w ogólnej ocenie uważam, że ten zestaw zasługuje na 5 gwiazdek. Serdecznie zapraszam do obejrzenia pozostałych recenzji na kochamzabawki.pl